Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam, abyście zatrzymali się na chwilę, posłuchali tego, co mamy wam do powiedzenia i zostali z nami przez najbliższe pół godziny lub godzinę. Wiecie, przez ponad 30 lat mojego życia wzrastałem w takim przekonaniu, że albo w ogóle Boga nie ma, albo jeśli On jest, to kompletnie nie interesuje się moim życiem. A jeśli ktoś go potrzebuje, to co najwyżej zwyrodnialcy, bandyci, degeneraci, ale nie ja, porządny człowiek, porządny obywatel. Już od małego dziecka dałem sobie wtłoczyć w siebie cały ten system, tak jak i większość z was, którzy słyszycie te słowa. Od początku starałem się zasłużyć, chciałem być dobry. Chciałem, aby mnie zauważono i aby mnie doceniono. Nazywam się Michał Gordon. Jak byłem małym dzieckiem, kończyłem szkołę podstawową z najwyższymi średnimi. Później liceum skończyłem z najwyższą średnią. Później tutaj w Warszawie skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Cały czas zależało mi na tym, aby ktoś podszedł, poklepał mnie po plecach, powiedział: Michałku, cudownie, cudownie. To właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi. Kiedy skończyłem studia, zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Wiele osób podchodziło do mnie i mówiło: jesteś uosobieniem sukcesu. Zbudowałem razem z żoną, która jest tutaj ze mną, zbudowaliśmy piękny dom. Mieliśmy nowe samochody. Kilka razy w roku wyjeżdżaliśmy na zagraniczne wakacje. Wydawało mi się, że jeśli ja skupię się na posiadaniu, jeśli ja skupię się na zarabianiu pieniędzy, to będę szczęśliwy, że to o to chodzi, że to o to w życiu chodzi. Wiecie, kiedy tych pieniędzy zaczęło być bardzo dużo, ja bardzo szybko zorientowałem się, że to nie o to chodzi, że tam nic nie ma. I cały czas, wiecie, byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Jak większość z was, którzy słyszycie te słowa, udawałem kogoś innego. Udawałem twardziela, udawałem silnego człowieka. A prawda była o mnie taka, że tak naprawdę bardzo się bałem. Bałem się, co będzie jutro. Bałem się, jak będzie wyglądało moje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe. Jak będzie wyglądało moje zdrowie. I wiecie, miałem to szczęście, tak jak i wy teraz, że usłyszałem w którymś momencie mojego życia proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus ułał za mnie. Wiecie, jak zabrzmiało to początkowo w ustach, znaczy w uszach intelektualisty. Wydawało mi się, że pojąłem wszelkie prawidła funkcjonowania tego świata. Wszelkie prawidła funkcjonowania gospodarki, ekonomii, polityki. Byłem w tym biegły. Organizowałem duże konferencje. Występowałem na tych konferencjach. A nagle dowiedziałem się, że to wszystko, cały ten system, to jest jedna wielka ściema, że tak naprawdę Jezus Chrystus umarł za mnie. Umarł za moje grzechy. Przyjaciele, i wtedy, kiedy ja usłyszałem te słowa, ja postanowiłem zawołać do Niego i powiedziałem tak: Jezus, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, jeśli to wszystko jest prawda, jeśli Ty jesteś inny niż cały ten chory religijny system, który mnie otacza, niż ta hipokryzja księży, to ja Cię chcę poznać. Ja Cię zapraszam do mojego życia, chcę Cię poznać. Wiecie, w tym momencie powstała we mnie wielka świadomość tego, że jestem grzesznikiem, że sam zająłem Jego miejsce i wiedziałem, że potrzebuję Jezusa, aby żyć. Zawołałem do Niego z czystości serca, aby przyszedł i mnie zmieniał. Wiecie, co się wydarzyło? W tym właśnie momencie Jezus Chrystus, żywy Bóg, Pan Panów i Król Królów, Stworzyciel nieba i ziemi, przyszedł do mnie. Tak, kochani, 6 lat temu narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Nazywam się Michał Gordon. Choć wtedy jeszcze nie rozumiałem, co to znaczy. Ale spotkałem się wtedy osobiście z Jezusem. Osobiście. Osobiście. I od 6 lat. I od 6 lat z Nim chodzę. Przyjaciele, ja kiedyś myślałem, że chodzi o to, aby być dobrym człowiekiem. Że Bóg, jeśli w ogóle istnieje, to kiedyś podsumuje moje wszystkie dobre uczynki,
Panie Michałku, 90% rzeczy w życiu zrobiłeś dobrze, 10% źle, ale bilans masz dodatni, idziesz do nieba, to jest bzdura. Usprawiedliwienie nie jest uczynków, aby się nikt nie chlubił. Usprawiedliwienie jest wiary w Jezusa Chrystusa, w to dzieło, odkupięcie, które wykonało się na krzyżu Golgoty. Kiedy Jezus Chrystus chodził 2000 lat temu w czele po ziemi, przyszedł do Niego jeden taki bardzo szanowany w Izraelu religijny człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego w nocy, bo w ciągu dnia się wstydzi. Przyszedł do Niego w nocy i mówi: widzę, że jesteś nauczycielem, bo robisz wielkie rzeczy. Wytłumacz mi, o co chodzi. Jezus powiedział mu jedną bardzo ważną rzecz. Dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał blisko 70 lat. On mówi: ale jak to? O co chodzi? Jak mam to zrobić? Jak człowiek, który ma prawie 70 lat, może powtórnie wejść do łona matki? Jezus mu powiedział: nie czaisz bazy, nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się na nowo z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Kochani, nowe narodzenie nie jest dla wybranych. To nie jest na szóstkę. Każdy człowiek tutaj na ziemi potrzebuje spotkać się z Bogiem. Potrzebuje się spotkać. Jezus 2000 lat temu pokonał diabła. Pokonał wszelkie zwierzchności i panowania. Ale teraz to od Ciebie zależy. Od Ciebie zależy, czy po to sięgniesz. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Ostatnią odpowiedzią. Tam na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Przyjaciele, co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że kiedy dzisiaj zdetronizujesz swoje ego, zdetronizujesz swoją pychę i to, że żyłeś niezależnie, że w jakikolwiek sposób niezależny od Niego, kiedy ustanowisz Go Panem i Zbawicielem swojego życia, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Co to oznacza? Że gdyby skończyło się dzisiaj, to co teraz oglądasz, Ty na pewno jesteś w niebie. I to jest pierwsza rzecz. Nie ma czysta, nie ma uczynków. Usprawiedliwienie jest jedynie z wiary, a wiara jest pewnością. Odkupięcie dzieło Jezusa Chrystusa. I mówię Wam to z perspektywy człowieka, który dosięgnął wszystkiego, co ten świat ma do zaoferowania. Miałem pozycję, szacunek i pieniądze. I wiedziałem, że to są brednie, bo ciągle się spinałem i udawałem kogoś. Bo myślałem, że tak to właśnie o to chodzi, że tak to musi być. Ale prawda o mnie była taka, że chciałem kochać i chciałem być kochany i chciałem być szczęśliwy. Ale udawałem i wiesz o czym mówię, bo doskonale to przeżywasz. Jezus Chrystus uratował mnie 2000 lat temu. On oddał swoje życie, poszedł na krzyż, aby Cię odkupić. Ale to Ty dzisiaj podejmujesz decyzję, czy po to sięgasz, czy odwracasz się plecami. Jezus powiedział: kładę przed Tobą życie na śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Rozumiesz? Bóg tak pokochał świat, że Syna Twojego jednorodzonego dał. On to dał, aby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale Bóg zostawił Ci dobrą wolę. Zostawił Ci dobrą wolę, tak jak i mi zostawił. Dobrą wolę, to Ty dzisiaj decydujesz. To Ty dzisiaj decydujesz, czy kiedy On mówi teraz do Ciebie moimi ustami, czy odpowiadasz na to, czy odwracasz się tyłkiem i mówisz: to plecie, ten wariat na ulicy. Posłuchaj, te słowa dla niektórych z Was, kiedy słyszycie te słowa, będą słowami ku życiu, dla niektórych będą słowami ku śmierci. Już nigdy nie będziesz mógł stanąć przed Jezusem i powiedzieć: ja nigdy nie słyszałem. On Cię zapyta: a co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym gościem, którego uznałeś za wariata, który powiedział Ci, że z miłości na Ciebie poszedłem na krzyż i Cię uratowałem? Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Przyjaciele, i to ten pierwszy aspekt, o którym Wam mówiłem. Pewność zbawienia. Jeśli dzisiaj zaprosisz Go do swojego życia, jeśli dzisiaj się z Nim pojednasz, będziesz obywatelem nieba. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa trwać będą na wieki. Te słowa, które mówią teraz do Ciebie, te słowa, jeśli odwracasz się od nich, one będą Cię sądzić. Nieważny jest Twój pogląd.
Nieważne co teraz myślisz, kręcisz głową, wydaje ci się to durne. Bo tak naprawdę to ty zasiadłeś na jego miejscu. No tak. Przyjaciele, ale jest też drugi aspekt. Wymiany krzyżowej. Czy jest ktoś z was, kto jest chory? Może masz raka, nieuleczalną chorobę. Tak, wystaw mnie na próbę. Nie przyszedłem tutaj opowiadać wam tanich kawałków. Jezus to żywy Bóg. On żyje. I dzisiaj, jeśli jesteś chory, dzisiaj możesz odejść stąd zdrowy. Położę na tobie moje święte ręce. Nakażę chorobie odejść i ona odejdzie. Bo to jest prawo, które wykonało się na krzyżu Golgoty, rozumiesz? Jeśli dzisiaj chorujesz, to tylko dlatego, że albo nie wiedziałem, że możesz być zdrowy, albo że chcesz. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę. Każdą chorobę. Każdą chorobę. I mówię ci teraz z tego miejsca, wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie na próbę. Jeśli jesteś chory, dzisiaj możesz odejść stąd zdrowy. To ty podejmujesz decyzję. Bóg już wszystko zrobił. W Jezusie Chrystusie, w Jego ranach i sińcach od 2000 lat jest twoje uzdrowienie. Pytanie, czego chcesz? Jezus, kiedy chodził po ziemi 2000 lat temu, on pytał ludzi, czego chcesz? Czego chcesz? I ty już, większość się uśmiechała, drwiła z Niego, pluła i szykanowała Go. Dzisiaj jest tak samo. Słyszysz te słowa? To są albo słowa życia, albo słowa śmierci. Ty decydujesz. W zależności, co z tym zrobić. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Czy wiesz, że możesz się niczego nie bać? Czy wiesz, że możesz się niczego nie wstydzić? Że możesz nie spijać się, aby uznała cię twoja żona, mąż, matka, ojciec, kolega, wspólnik, sąsiad, że nie musisz zasługiwać. Nie musisz zasługiwać. Od 6 lat, kiedy osobiście poznałem Jezusa Chrystusa, jestem zaakceptowany przez Ojca. Jestem zaakceptowany. I ten świat nie ma nic dla mnie. Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o nas. Musicie zrozumieć. Ja 6 lat temu, ja wybrałem. On się wybrałem, ja już wybrałem. Chodzi o was. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa, to chodzi o życie i śmierć. Opamiętajcie się. Opamiętajcie się. Ale jeśli dzisiaj jeszcze powiesz, Jezus, przepraszam cię, że tyle lat żyłem bez ciebie. Że tak naprawdę byłam sprawiedliwy. Ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że wszedłeś na ziemię w ciele człowieka, że umarłeś za mnie z miłości do mnie, poszedłeś na krzyż, zmartwychwstałeś i siedzisz po prawicy Ojca. I ja zapraszam Cię, abyś panował w moim życiu, abyś panował w moim życiu. Jeszcze dzisiaj narodzisz się na nowo. Jeszcze dzisiaj narodzisz się na nowo. Kto z was, kiedy słyszycie te słowa, kto z was jest gotowy wyłamać się z systemu i pójść za prawdą, pójść za Jezusem? Tak, ja wiem, że w tym świecie ta prawda jest poniewierana, ale ja w ogóle nie jestem religijnym człowiekiem i nigdy nim nie byłem. Ja ci mówię, że chodzi o to, aby osobiście poznać Jezusa Chrystusa i że to jest dla każdego. I ty decydujesz. Dziś, kiedy słyszysz te słowa, serca swojego nie zatwardzaj. Dzisiaj dla ciebie jest dzień zbawienia. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Albo idziesz za życiem, albo się uśmiechasz i odwracasz i zostajesz przy swoim. To jest twoje życie i twoje wybory i twoja odpowiedzialność. Mądrze wybieraj, mądrze decyduj. Jeśli chcecie porozmawiać, jesteśmy tutaj z żoną dla was, bo spotkaliśmy Jezusa i On nas uratował.
I nie mówię ci jeszcze raz, to podkreślę, nie mówię ci z perspektywy degenerata, złodzieja czy bandyty. Mówię ci to z perspektywy człowieka sukcesu, którego wszyscy klepali, któremu teoretycznie niczego nie brakowało. Niczego, to ma ten świat, pieniędzy, samochodów, domu i pozycji. Ale tak naprawdę, ja wiedziałem, że jestem na prostej autostradzie, do śmierci i do piekła, że to w ogóle nie o to chodzi. I poznałem jego, osobiście. I wszystko, co prawdziwe w moim życiu, wszystko, co prawdziwe, zostało podniesione. Byłem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą, ale dużo bardziej skuteczny, dużo bardziej mądry. Mam żonę, mam dzieci. Kiedyś, miłość, myślałem, że jest tylko sentymentalna. Się potrafię kochać i potrafię być kochany. Dzisiaj, na co dzień, niszczę dzieła diabła, bo jestem świadomy dziedzictwa. Tego, co wykonało się na krzyżu. Tego, co wykonało się na krzyżu Golgoty. Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Bądźcie, decydujcie. Bądźcie, wybierajcie. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy.